Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, zdrowym i świadomym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim dzisiejszym gościem jest Karolina Cwali-Następniak, coach i pomysłodawczyni projektu Sexy zaczyna się w głowie. Prowadzi indywidualne sesje coachingowe, szkolenia dla firm, wyjazdy motywacyjne, eventy firmowe, warsztaty oraz patronuje wielu akcjom z zakresu rozwoju osobistego. W dzisiejszej rozmowie wyjaśni, na czym polega coaching i czym różni się coach od mówcy czy terapeuty. Porozmawiamy o tym, jak odróżnić specjalistów od samozwańczych ekspertów, szczególnie w dziedzinie samorozwoju. Karolina podzieli się swoją historią walki z chorobą i odkryciem, że sexy zaczyna się w głowie, oraz zdradzi, dlaczego nie do końca wspiera ciało pozytywność i skrajny feminizm. Ta kobieta to prawdziwy wulkan energii i taka też jest nasza rozmowa. Zapraszam. Cześć Karolina. No cześć Karolina. Powiem Ci, że tak rzadko mam osoby o imieniu Karolina, że to jest bardzo miłe. Bo to jest imię dla wybrańców, Karolino. Dokładnie tak, Karolino. W każdym razie dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie tak w sumie spontanicznie i że mogłyśmy się tutaj spotkać. Słuchaj, ja zawsze dużo rzeczy robię na spontanie i później to na dobre wychodzi. Tak, ja się muszę tego trochę bardziej nauczyć, bo u mnie ze spontanicznością to różnie bywa, ale od razu wskakujemy w serię pytań, bo przeczytałam u Ciebie, że powiedziałaś, że jesteś coachem dla osób, które nie chcą mieć coacha. Co to znaczy? O co Ci chodziło? O co mi chodziło? Znaczy tak, po pierwsze to w ogóle może pokrótce wyjaśnię, bo niestety ten coaching jest trochę zmieszany z błotem ostatnimi czasy i mylony z czymś, czym nie jest, stąd ludzie nie mają pojęcia, na czym coaching w ogóle polega. Ponieważ coaching jest to metoda rozwoju osobistego, gdzie pracujesz z wykwalifikowaną merytorycznie osobą, przygotowaną do tego, która wie, jak pracować z ludźmi, indywidualnie, grupowo lub zespołowo, i coach, czyli ten specjalista pracujący z Tobą, nie ma prawa mówić Ci, co Ty masz robić, jak masz działać, nic Tobie sugerować, tylko jest to osoba, która po prostu mądrze zadaje pytania, używa narzędzi specjalnych i idzie za tym klientem, aby ten klient stworzył po swojemu swój plan według swojej wizji, tak? I oczywiście, po pierwsze mogą ludzie mówić, no dobra, ale to można sobie pogadać z kimkolwiek. Nieprawda, bo coach też nie ocenia, a same wiemy, że czasem nie chce nam się iść do koleżanki, mamy, babci i tak dalej, ponieważ z góry też już w głowie mamy, co by ta osoba powiedziała. Poza tym też dobrze wiemy, że inaczej się rozmawia z kimś obcym, tak? A po trzecie, no to też jest tak, że nie tylko osoby właśnie zagubione potrzebują takiego wsparcia czy pomocy, jak to lubią mówić, ponieważ takie spotkania też coachingowe bardzo dużo po prostu porządkują. I chodziło mi o to, że jestem coachem dla tych, którzy nie chcą coacha, bo no wiadomo, są różni coachowie, są różne metody, każdy inaczej pracuje, musi być też często chemia. Ja jestem coachem bardzo operacyjnym i moi klienci zazwyczaj, którzy do mnie trafiają, oni bardzo dobrze wiedzą, czego chcą. I w 99% ci klienci to są osoby, które na przykład właśnie wiedzą, czego chcą, ale potrzebują takiego kopniaka i ułożenia sobie w ramy tego, czego chcą, i też poukładanie tego w kontekście zarządzania swoim czasem, żeby na to wszystko mieć ten czas. Druga część to są osoby, które robią, działają, ale nagle pojawia się tak zwany pierdolnik, no bo to jest normalne, że jak ma się dużo zajęć, to wkrada się niestety bałagan. A trzecia część to są osoby, które właśnie wiedzą, czego chcą, ale jeszcze potrzebują ten plan dokładnie ułożyć. I dlatego jestem coachem dla tych, którzy nie chcą coacha, bo te osoby zazwyczaj, które do mnie trafiają, wcześniej ze mną rozmawiając, mówią, że one właśnie wiedzą, czego chcą, więc pewnie nie potrzebują coachingu. No ale w sumie to by się przydało, żeby to poukładać i tak dalej. No i nagle w takiej gadce chodzi, no stary, jakby stara, ja jakby wiesz, siadam z klientami, robię to, porządkuję priorytety, zarządzanie czasem, tutaj jakby zajmujemy się optymalizacją różnych rzeczy, to stwierdzają, no dobra, w sumie ten coaching to nie wierzę, ale do Ciebie przyjdę i to zróbmy. No i zazwyczaj to wychodzi fajnie i się udaje, dlatego tak powiedziałam, że jestem coachem dla tych, co nie chcą coacha, bo ja mam takich po prostu klientów bardzo zdecydowanych, tylko potrzebują kopa i ja też mam swoje superwizje i ja też mam dalej swojego coacha, żeby nie było, bo każdy ma moment po prostu, no up and down, tak? Powiedziałaś, że zazwyczaj Twoi klienci są mega zdecydowani,
wiedzą, czego chcą. No zazwyczaj. Bo mimo wszystko mam wrażenie, że jest dużo osób, które szukają coacha, bo właśnie szukają tego swojego celu. Znaczy, słuchaj, Karola, to, że ludzie szukają swojego celu, wsparcia i pomocy, no to mam wrażenie, że takich to jest w ogóle teraz coraz więcej. Mhm. Nawet, ja nie wiem, no boję się, że najwięcej odkąd tak naprawdę istniejemy. Tylko problem jest w tym, że ludzie zamiast skorzystać często z profesjonalnej pomocy, najpierw łapią się wszystkiego, co oczywiście no, nie jest złe, bo tak, warto się łapać wszystkiego, tylko zamiast zacząć od czegoś porządnego, no to ludzie, wiesz, kupują na przykład, nie obrażając tu nikogo, różne produkty od osób, które na przykład nie mają żadnego przygotowania, ani merytorycznego, ani zrobionych żadnych szkoleń, ani nie mają wykształcenia w tym temacie. Robią to, bo siedzą w domu i po prostu chcą spieniężyć swoje życie biznesem online. I no niestety, jakby ludzie kupując od nich te produkty, później trafiają na przykład do mnie i wychodzi, że te produkty im wcale nic nie dały. No to jak odnaleźć się w tym świecie, gdzie każdy jest takim ekspertem od rozwoju osobistego? Jak znaleźć osobę, która rzeczywiście jest wykwalifikowana? Wiesz co, jak... I do ciebie. Znaczy to nawet nie chodzi o mnie. Jak znaleźć taką osobę? No słuchaj, jeżeli ktoś ma swój rozum i poszpera głębiej w internecie, no to nie jest trudne wpisać na przykład, nie wiem, coach Warszawa i przeczytać o iluś tam osobach, patrząc ile, jakie mają kwalifikacje, ile mają przeprowadzonych godzin, gdzie pracują, z kim pracują, jakie mają osiągnięcia. To nie jest problem, a bardziej na samym początku zrozumiałam to pytanie, jak zwalczyć z takimi na przykład samozwańcami, żeby ludzie nie trafiali do nich, a do profesjonalistów? Nie wiem, bo zauważyłam też, że to, czego zazdroszczę wielu osobom, to robienie sobie bardzo dobrego PR-u i owijania za przeproszeniem gówna w cukierek. I zauważyłam to, że niektórzy naprawdę sprzedają coś, co jest, nie wiem, chlebem, a robią z tego najpiękniejszy tort i najsmaczniejszy na świecie. No i niestety, no i ludzie się po prostu na to nabierają. Myślisz, że ja się nie nabrałam? Przed podcastem rozmawiałyśmy o paru osobach. I o jednej, o której rozmawialiśmy, ja też się nabrałam, zanim nie miałam z nią styczności. No tak, tylko że już jakby kwestia tego, jak można uchronić przed tym ludzi, to już jest ogromny problem. Jedyne, co możemy to tak robić... jakbym Cię zapytała, jak uchronić ludzi przed cukrem i plastikiem. Tak, ale to jest to samo właśnie, jak mówiłaś, to o tym pomyślałam, że tak samo dostajemy takie opakowane badziewie, na przykład w supermarketach czy w restauracjach, jakby to jest w telewizji, tak? Jak odróżnić program, który rzeczywiście jest wiarygodny i merytoryczny od czegoś, co po prostu jest... A sama dobrze wiesz, że co się lepiej ogląda? No, dlaczego ja? No właśnie. Powiedziałaś, że ludzie do końca nie wiedzą, czym jest coaching i trochę ma to taką nie najlepszą opinię ostatnio. Czym różni się coach na przykład od takiego motywatora albo z drugiej strony od terapeuty? Słuchaj, no ma nie najlepszą opinię, bo tak jak powiedziałam na samym początku, chociaż może nie wiem, czy powiedziałam, że coaching jest mylony z czymś, czym nie jest. I na przykład, po pierwsze, coaching nie jest żadną terapią, bo w terapii pracujesz tak samo ze specjalistą i przeprowadzasz tu całą jakby pracę nad sobą od przeszłości do teraz, czyli zamykasz pewne traumy, schematy, które jakby jak postępowałaś, tak? No i to jest praca głównie na przeszłości, aby móc ruszyć do przodu. W coachingu z kolei pracujesz tu i teraz, idziesz do przodu, czyli jesteś tą osobą kompletną. I absolutnie tutaj to te rzeczy można albo ze sobą połączyć, coaching z terapią, ale to nie można robić na przykład, że wybieram to. Absolutnie. Dlatego też na przykład jak ja pracuję w ośrodku psychoterapii i coachingu i też zrobiłam psychologię dla coachów specjalnie, umiem też rozróżnić, czy ktoś jest na coaching, czy na terapię. Mhm. I dużo osób, które do mnie przychodzi i wie, że coaching trwa na przykład krócej, bo ja mam, to są takie procesy, gdzie mamy 6 spotkań, max 9, 2-3 miesiące, ktoś myśli, o, mam nieupoukładane w głowie, to pójdę na coaching szybciej, to załatwię. Absolutnie. Aha. Ja automatycznie jestem w stanie stwierdzić, że ta osoba nie nadaje się na coaching i ją polecam do znajomych jakby terapeutów, których mam w ośrodku, nawet wiedząc, do którego terapeuty, jak coś, najlepiej taką osobę skierować, bo wiem, czym ci moi terapeuci się zajmują. Więc absolutnie tak samo. Tutaj też znam wielu właśnie coachów, którzy
biorą takich ludzi, bo biorą, a w ogóle nie ma się, wiesz, to nie wolno, to można skrzywdzić człowieka. Więc to jest po pierwsze, jeżeli chodzi o terapię, jeśli chodzi o mowy motywacyjne i tak dalej. Najważniejsza rzecz, coaching to jest proces, ty się spotykasz regularnie, albo wiesz, no jakby no regularnie ze swoim coachem, gdzie masz pewne rzeczy do wypracowania, przepracowania, jesteście, wiesz, czy w kontakcie, czy nie, ta praca trwa. I najczęściej się mówi, że to, co jest z coachem, to jest właśnie tą sesją, a pomiędzy to jest coaching, czyli ten proces, który się zadziewa w tym, jak myślisz, jak działasz, jak zaczynasz robić. Mowy motywacyjne to są mowy, gdzie przychodzisz, zmotywujesz się na 5 minut zazwyczaj, bo komuś się udało, myślisz sobie, ona może, to ja też, ale gdzie jest plan? Gdzie jest plan działania? Gdzie są Twoje mechanizmy, którymi Ty zaczniesz działać? O to mi chodzi. Dlatego dużo ludzi do mnie na Instagramie, wiesz, pisze, Karolina, Ci się udało, jak Ty to zrobiłaś, albo coś, albo sram to. No, pracowałam, a żeby... I dlatego jak ktoś zaczyna mnie tak dopytywać, to pisze, zapraszam na proces coachingowy. To wypracujesz swoje mechanizmy i nawyki do tego, żeby pewne rzeczy robić. I to, że na przykład ostatnia rzecz, to co mówimy z tym coachingiem, że to, że ktoś Ci napisze ładnego posta na Instagramie o samoakceptacji, nie znaczy, że jest coachem. Jakby no, wiesz. No, a też może wynikać z tego, że jest jeszcze za mało takich regulacji, kto może być coachem, kto może być takim wsparciem, motywatorem. Znaczy, wiesz co, Karola, to jest tak, regulacje jak regulacji pod tytułem, nie wiem, no nie będziesz lekarzem, jak nie zdasz lepu i tak dalej, nie? Ale jeżeli chodzi o same takie regulacje, to co może sprawdzić potencjalnie klient, no to słuchaj, są organizacje. Największa na świecie organizacja to jest ICF, czyli International Coach Federation. I tam masz certyfikat. Tam mam certyfikat PCC, który zdałam 6 lat temu, nie 4, przepraszam, 4 lata temu, tylko przedłużałam go ostatnio. I on wtedy mi gwarantował te 4 lata temu, że mam 700 płatnych godzin z klientami i mam 126 godzin szkoleniowych. W tym takich, wiesz, żeby się przeszkolić na coacha. W tym momencie mam 250 godzin szkoleniowych, czyli różnych takich szkoleń i ponad 2300 godzin z klientami. I to jest jakby drugi, jakby taki drugi bardzo wysoki certyfikat właśnie w ICF-ie. I też dużo czasu, energii, pieniędzy przede wszystkim poszło, żeby go zdobyć, tak? To jest jedna rzecz, ale są inne organizacje, jest ICC, jest EMCC, plus jeżeli tutaj, nie wiem, ktoś też patrzy na jakieś polskie papiery, jest też Izba Coachingu, tak? Chodzi po prostu o to, żeby sprawdzać jakby, czy ktoś w ogóle ma jakiekolwiek papiery, czy nie, czy zrobił sobie kurs weekendowy. Ale wydaje mi się, że wracając do tego, co mówiłyśmy o osobach, które są samozwańczymi ekspertami, to co powiedziałaś o tym, że dostajesz wiadomości, jaka była Twoja historia, to jest tutaj kluczowe. Ludzie się przyzwyczaili, że większość tych internetowych ekspertów to są zazwyczaj ludzie, którzy podzielili się swoją drogą i na tej podstawie właśnie wydają różne motywujące, czy też publikacje, czy jakieś książki, planery i dlatego jakby też odbiorcy przyzwyczajeni, że ci eksperci mówią o swojej historii, mi się udało, więc możesz to zrobić tak jak ja. Idą do Ciebie i myślą, że też im opowiesz tą swoją historię. Tak, tylko właśnie o to chodzi. Tylko, że oczywiście, masz rację, bo to też pięknie, a Ty myślisz, że ja jak zaczęłam i się wzięło seks i zaczyna się w głowie? Od mojej historii, od tego, że byłam chora, gruba, teraz znów jestem gruba, znów mam problemy różne i tak dalej, bo to wiesz, jest tak amerykańsko pięknie brzmi. Tylko jest jedna taka, co do samozwańczych ekspertów, taka mała różnica, że ja nie przeżyłam czegoś i nagle powiedziałam okej, będę coachem i nim zostałam w 2 dni, tylko ja powiedziałam okej, bardzo mi się podoba ta metoda, bo też przeszłam swój proces w trakcie i pomogło mi w tym, że ta moja historia właśnie jest taka, bo zaczęłam w pewnym momencie działać i zrobiłam najpierw studia podyplomowe, później różne szkoły, później szkolenia i tak dalej i coachem nazwałam się po 4 latach. O to chodzi. Ale powiedz mi jeszcze, wracając do Twojej historii, opowiesz nam bardziej ze szczegółami, jak to się u Ciebie stało, że odnalazłaś tę swoją drogę jako coach? Znaczy słuchaj, u mnie to było tak, że ja miałam jakby, jestem z takiego domu, że musiałam wybrać dobre studia, więc jako, że dużo gadałam, to padło na prawo, które no, jak już od początku wiedziałam, że to w ogóle nie jest dla mnie.
No i w trakcie studiów zachorowałam. Ja miałam ogólnie dwa wielkie guzy na nadnerczach. Nadnercze to są narządy, które produkują ogólnie gospodarkę hormonalną, cały, nie wiem, metabolizm miałam cały rozchwiany, przez co ważyłam 140 kg, byłam gruba, czerwona i ogólnie niewierząca w siebie. I w trakcie wyjechałam między innymi na wymianę zagraniczną, gdzie stwierdziłam, że nie chcę brać przedmiotów z prawa, bo i tak będę musiała to zaliczyć we Francji, w Marsylii. No i wzięłam przedmioty zarządzania zasobami ludzkimi i tak mi się spodobało właśnie, jak się dowiedziałam, że coaching jest metodą, gdzie nikt mi nie ma prawa mówić, co mam robić, bo ja niestety jestem bardzo zadziorna i jak ktoś mi mówi, tego nie zrobię, jeszcze jak ktoś mówi, że mi nie wyjdzie, to już w ogóle się zaprę i to zrobię, że mi się to tak na maksa spodobało, że jak wróciłam do Polski, to zdecydowałam się, że okej, skończę studia, ale bym chciała właśnie spróbować pójść w tą stronę i jak już poszłam na studia podyplomowe, to też przeszłam swój cały proces, podczas którego jakby no sama sobie odpowiedziałam szczerze na wszystkie jakby nurtujące mnie pytania, w tym to, że no to prawo nie jest moje, nie jest dla mnie i chciałabym, zawsze byłam jakby aktywna, taka wiesz, społeczna i w ogóle, że chciałabym pracować właśnie z ludźmi. No i na początku myślałam, że może jeszcze będzie jakiś coaching związany właśnie z prawnikami, ale no ta grupa docelowa, pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół, ta grupa docelowa jakoś mnie tak nie odpowiadała do końca. No i będąc na jakiejś tam imprezce, dwóch kolegów powiedziało mi, że Cwalina, zostaw w ogóle to prawo i zajmij się w ogóle czymś po swojemu, zobacz jaką ty robotę ze sobą wykonałaś, bo faktycznie to był akurat moment, kiedy ja no i postanowiłam, że nie prawo i jakby rozstałam się wtedy ze swoją ówczesną pracą i zakończyłam jakąś relację, która była dosyć patologiczna, jak to nazywam, i wzięłam się za siebie. To był moment, kiedy schudłam prawie 60 kg, wow. Więc wtedy pierwszy raz... Jak to zrobiłaś? Po pierwsze to mój organizm dobrze zaczął funkcjonować, więc było mi łatwiej, bo jakbym Ci miała powiedzieć na przykład teraz, kiedy znów przytyłam, może nie aż tyle, ale trochę jakby ważę więcej, czy robię coś mniej niż wtedy? Nie. I ćwiczę, i staram się dobrze jeść, i tak dalej. Masaże, wszystko, tylko po prostu znów mam. Teraz mam hiperinsulemię i niedoczynność tarczycy i znów nie jest najłatwiej, rozumiesz? A wtedy mój organizm był po prostu jak u zdrowego człowieka, więc co? Nie jadłam dużo, ćwiczyłam i schudłam, jakby prosta sprawa. Dodatkowo miałam 5 operacji plastycznych wycinania skóry z ciała, która też pewnie swoje ważyła. No, więc wtedy mi się tak to udało. No i jakby dlatego wtedy padło pierwszy raz z moich ust hasło, że tak, no jak poczułam się sexy, a nigdy się tak nie czułam wcześniej, bo uważałam się jednak za małego potwora, nie będę kłamać, no to wtedy moi koledzy powiedzieli, że no tak, bo sexy zaczyna się w głowie i tak zaczęłam z tym działać, w hasło prawie nikt nie wierzył, każdy uważał, że to głupie hasło, niepoważne, nie sprzeda się, a ja jestem gówniarą. No i tak jak Ci powiedziałam wcześniej, no i pomyślałam sobie, Wam pokażę, więc w tym momencie, no to co wszystko robię, to inni twierdzą, że zawsze we mnie wierzyli, tylko musieli mnie stopować. Ale jak to jest właśnie z tym Twoim hasłem? No bo sexy zaczyna się w głowie, sugeruje, że zwracasz się do kobiet? Do kobiet w biznesie, może bardziej indywidualnie? Do wszystkich kobiet, że sexy zaczyna się w głowie. Chodzi o to, że jakby, że jak czujesz się dobrze ze sobą, to po prostu działasz. Ale przychodzą też do Ciebie osoby, które nie są, nie mają własnej działalności, tylko po prostu chcą odnaleźć gdzieś tą samoakceptację i pokochać. No właśnie siebie. Nie. Jak już tak się skategoryzowałam, że przychodzą do mnie osoby bardziej właśnie takie działające i w ogóle. Ale częściej indywidualne, czy raczej robisz większości treningi firmowe? No to różnie, bo to jest firmowe. Jakieś... Nie, to robię dużo treningów firmowych, szkoleń, jakichś eventów, a klienci to mam jakąś tam, wiesz, liczbę, że przyjmuję tyle osób, kończę proces, wchodzą następni. Ale chciałabyś, żeby było więcej takich kobiet, które szukają tego, jak to powiedzieć, tego swojego piękna? Wiesz co, tylko no właśnie i powiem Ci, że nie wiem, czy bym chciała, szczerze, bo u mnie jest tak, że, żeby to wszystko, kurde, poprawnie politycznie zabrzmiało, ale... Ja mam na przykład tak, z tym też sexy, że tak jak Ci powiedziałam, jeżeli czujesz się dobrze z sobą, zapierdzielasz, robisz swoje, nie patrzysz na innych, w dupie masz inne oceny, po prostu po swojemu. Bo jeżeli chodzi o wyglądowe takie rzeczy, odnajdywanie piękna,
Ja mam dalej, Karola, szczerze, kompleksy. Ja dalej chcę schudnąć. Ja jestem pierwsza właśnie niepoprawna politycznie, jeżeli chodzi o ciało pozytywność, bo ja uważam, że osoby puszyste wcale siebie tak naprawdę nie lubią i gdyby mogły być jeden dzień szczupłe, to by pewnie chciały być szczupłe. To niestety jest genialny temat. Ale może tak to jest. I jak ktoś mi mówi, że wiesz, i później jest na przykład udzieliłam wywiadu i no niestety z imieniem i nazwiskiem, no ale dla mnie największym przekłamaniem niestety może mnie dorwać i kopnąć jest Karolina Szostak, która całe życie twierdziła, że się dobrze ze sobą czuje, po czym umówmy się, ona nie schudła zdrowo, ona się zagłodziła na detoksach i teraz mówi, że nieważne jak wyglądasz, ważne jak się ze sobą czujesz. No stara, to jest bullshit. Nie, jakby no nie. I tak samo ja mam, że ja akurat cały czas, jeżeli chodzi o poziom samoakceptacji, takiego wyglądu, walczę z tym. I owszem, akceptuję swoje blizny, których nie mogę się pozbyć, bo i wiesz, i się masuję, one są bielsze i fajnie, i spoko, nie wiem, mam brzydkie palce u stóp i trudno, no tego nie zoperuję, tak? Ale no i to akceptuję, bo to jest jakby nie do zmiany, ale chcę schudnąć. Dlatego ćwiczę, dlatego zdrowo jem. Nie będę pierdzielić, że robię to tylko dla zdrowia. Chciałabym też schudnąć. No, więc niektórym, wiesz, akurat jak nie wiem, czy jestem w stanie tak pomóc w odnajdywaniu takich, wiesz, żeby się pokochać za wygląd. Ja jestem jednak od działania, robienia, że jak się chce, to po prostu można się dobrze zorganizować, zmotywować i robić swoje. Ale może właśnie jesteś wizytówką takiego innego podejścia do tej całej ciało pozytywności i też ciekawi mnie dokładnie, co masz na myśli. Chodzi ci o to, że tak naprawdę osoby, które mówią, że czują się pięknie, twoim zdaniem wciskają nam kit? Czy chodzi ci nie o to, wszystkie, że... bo znam, nie wszystkie, bo znam dziewczyny, które naprawdę czują się ze sobą pięknie i siebie akceptują. I na przykład jest taka dziewczyna Asia Cesarz, która wygrała Supermodel Plus Size. Ja ją A wiesz, że ją znam, bo ja chodziłam z nią na tańce, tak? Jak byłam w gimnazjum. I ona naprawdę się akceptuje i się lubi, przysięgam. I ona jest dla mnie przepiękna i w ogóle... bo nie chcę tu, mówię, generalizować, tak? Tylko jest bardzo dużo osób, które mówią tak, żeby siebie usprawiedliwić, ale kurde chciałyby, rozumiesz, być jednak troszkę tu szczuplejsze, inaczej wyglądać, tu nosek, cycki, wszystko, ale nie powiedzą tego głośno. Ale o to mi chodzi. Że praca powinna być wykonana, żeby te osoby bardziej puszyste się zaczęły akceptować, czy żeby przyznały, że to jest okej, że chcą wyglądać szczuplej? Jeżeli się akceptują, super, ekstra, zajebiście, niech się akceptują i fajnie, tylko też jakby w granicach, bo tak jak mówimy, jeżeli ktoś nie umie buta zawiązać, to trzeba się zastanowić, tak? Ale więc to nie, tak jak mówię, Asia, która jest ponętną, piękną kobietą, to super. Tylko bardziej mi chodzi, że te osoby, które właśnie są na przykład, tak jak ja, puszystsze i jakby mówią, że no totalnie się akceptują, kochają i w ogóle, a jednak coś tam chciałyby innego, to po prostu zamiast o tym mówić i się trochę zasłaniać, to żeby zaczęły robić swoje. No ale to też jest taki wspólny mianownik tego, co mówiłyśmy wcześniej, że jednak dużo osób sprzedaje publicznie pewną taką gadkę, która nie do końca jest w zgodzie z nimi. Dlatego ja jestem, Karola, bardzo niewygodna. Wiesz, ja na ilu byłam spotkaniach kobiecych, gdzie właśnie było poklaskiwanie, jesteśmy piękne, cudowne, wierzmy w siebie, wspierajmy się. I ja jak brałam oddech i mnie ktoś po prostu z boku znał, to mówił, dobra, Cefalina, ty już lepiej nie mów. No bo, no tak, bo co? Bo miałabym powiedzieć, super, wspierajmy się, jesteśmy piękne, fajne i w ogóle. No ale parę z Was, dziewczyny, jednak chciałoby być mniejsze, to dlaczego nie ruszycie, wiesz? I ja nie jestem ostatnią osobą, która powie rusz dupę na siłownię, bo chodzę, a dalej jestem gruba. Bardziej mi chodzi pod kątem takim, że jeżeli Ci nie pasuje, to na przykład właśnie zbadaj się, a może coś jest nie tak, a może kurde masz coś nie tak ze zdrowiem, hormonami. Dlatego, tak jest. No to no właśnie, bo o zdrowe, to mi chodzi. Zdrowe ciało jakby Więc absolutnie też nie chcę oceniać ludzi, którzy mają jakiekolwiek problemy i to inaczej. Już odwalmy się od tych, kurde, puszystych osób. Mówię tu o osobach, nie wiem, wychudzonych nawet, rozumiesz? Że zamiast jakby gadać, to też, żeby nie miały do siebie pretensji, niech robią wszystko właśnie, żeby się naprawdę fajnie, wiesz, zaakceptować, nie? Ale teraz też dużo się mówi o afirmacjach, tak? Czyli że właśnie staję przed lustrem i mówię sobie, że właśnie czuję się piękna i tak dalej. Właśnie słyszałam kiedyś od bardzo mądrej kobiety, że wszystko fajnie, o ile mówisz prawdę.
Bo jeżeli kłamiesz sobie prosto w oczy, no to o tym mówię. To wychodzi jeszcze ja gorzej. Ja to mam w ogóle, Karola, tak, że jak ja na przykład teraz tu siedzę, to myślę sobie, że jestem przepiękna i przezgrabna i ponętna i tak dalej. No i później super. Patrzę na swoje zdjęcia i myślę, ja pierdzielę, kto to jest? Wiesz, o co chodzi? Że ale... ja mam tak, może dlatego ja na przykład ludziom się wydaje, że jestem pewna siebie i siebie lubię, bo ja ogólnie siebie lubię, póki nie zobaczę się na zdjęciu albo w lustrze. Ale, bo po co się tak często oglądamy? Właśnie ta sama mądra babka, jak byłam w Tajlandii, powiedziała do mnie, że naprawdę lustra nie są nam takie potrzebne. Mm. Bo ja też tak mam, że po prostu jak nie przyglądam się sobie za często, to w ogóle nie widzę żadnych mankamentów w sobie, a potem jeżeli cały czas na siebie patrzysz, to zaczynasz drobiazgowo bardzo się przyczepiać do wszystkiego i jakby mam wrażenie, że takie życie, gdzie nie do końca rzadziej może gapimy się w lustro, jest naprawdę przyjemniejsze, bo nie wszystko kręci się wokół naszego wyglądu. Bo ja też wierzę w to, że to piękno, o którym mówiłeś, mu zapytałam Cię o to, tak? Czy chcesz jakby też wpływać na kobiety od tej strony? Mi chodzi też o takie piękno właśnie wewnętrzne, że to wcale nie musi znaczyć, że odpowiadamy jakiemuś kanonowi piękna, tylko że czujemy się super, dlatego że działamy super i jesteśmy super. Tak. Mówię, mam nadzieję, że ja to dobrze, kurczę, powiedziałam, bo zaraz się, wiesz, do mnie znów przywalą ludzie, że seksy zaczyna się w głowie, a ty jedziesz po tych... Dlatego mówię, mam nadzieję, że to zostało jakby, że dobrze to powiedziałam, że wszystko fajnie, ale po prostu i akceptujmy się i siebie kochajmy tylko naprawdę, a jeżeli jest coś, co nam nie pasuje, to po prostu dążmy, żeby to zmienić. Mówiłaś, że jesteś głównie od tego, żeby zebrać ludzi do działania, że dobrze Ci idzie zorganizowanie i pokazanie im tej drogi, ale jest też druga strona medalu, czyli teraz ten cały nurt slow, który ja bardzo lubię, to żeby robić trochę mniej. Jak Ty się odnajdujesz w tym świecie, gdzie właśnie mówi nam się coraz więcej, żeby robić mniej? Też zachęcasz do odpoczynku? Wiesz co, ostatnio miałam z tego bekę, bo jest taka dziewczyna, która jest, której nie lubię po prostu. Mam złe emocje w sobie, niech mi wszyscy wybaczą, jest to złe. Może dlatego kortyzol mi skacze, jestem gruba, bo za bardzo mam takich tych. W każdym razie ona jest jedną z takich osób, tutaj bez imion, bez nazwisk, która właśnie mówi, że trzeba odpoczywać, odpuszczać, że jak ona jeden dzień pracuje, to dwa dni odpoczywa i tak dalej. Jakby Karola, z całym szacunkiem, jak ja mam zapierdol, to ja nie mam dwóch dni, żeby czyścić mózg, więc owszem, jestem za tym, żeby brać oddech i na przykład co jakiś czas jechać na urlop, odpoczywać, cieszyć się, nie wiem, kurde, życiem, drzewem, powietrzem, ukochanym i tak dalej, ale jak jest robota, to jest robota i nikt tego za Ciebie nie zrobi, w szczególności, jeżeli masz swój biznes. I jak no. słyszę te wszystkie slow life, to mam takie... Co Wy robicie? Jakby to ja też tak chcę, bo jak ja mam 9 różnych projektów, no to spoko, jakby mogę, mówię, sobie pozwalać na coś, ale no w granicach. I też ostatnio miałam właśnie taki wywiad, czy tam myślę o sobie, dbam o siebie i tak dalej. Oczywiście, chodzę na masaże, chodzę sobie na paznokcie, do fryzjera w ciągu dnia czasami, no ale później niestety muszę siedzieć dłużej. Czyli pamiętam o swoich jakby potrzebach, no ale jakby bez jaj. Ale umiesz odpoczywać na wakacjach na przykład? Wiesz co? Że wyjeżdżasz na taki urlop, reset? Umiem, ale po 5 dniach. Po 5 dniach. Jedyne miejsce, gdzie umiem odpoczywać jakkolwiek źle, to teraz zabrzmi, to jest Białystok, czyli moje rodzinne miasto. No ale jakby z tym Białymstokiem to też, wiesz, dostałam ostatnio parę wiadomości, że I co ty na to, twój kochany Białystok, miasto homofobów i tak dalej, co mnie ogólnie bardzo denerwuje, bo uważam, że to, co się zadziało ostatnio w Białymstoku, to nie jest problem samego Białegostoku, tylko reszty Polski poza Warszawą i że pełno ludzi, którzy byli tam w Białymstoku, nie są też tylko i wyłącznie z Białegostoku. Plus ty mi odpowiadasz za to miasto. Dokładnie. To tak jakbym powiedziała, że jak 11 listopada walą kamieniami i cegłami w Warszawie, to Warszawa to jest dno. No wiesz, o co chodzi. W każdym razie Białystok jest piękny i Podlasie jest piękne. Jako Ego Vegan Row to powinnaś tam co weekend jeździć, bo masz 1,5 godzinki nową drogą, a tam jest i jedzenie, i powietrze, i wszystko. No nie byłam nigdy. Więc no to Podlasie, kochana, zapraszamy. Jadę wtedy do Białegostoku, do domu, bo jestem bardzo osobą rodzinną i tam to jest jedyne miejsce, gdzie odpoczywam od pierwszej minuty, ale dlatego, bo jestem z bliskimi. Mhm. Za to, jeżeli gdzieś jadę, 5 dni i po 5 dniach nagle puszcza coś i już mam, ale już mam, powiem Ci Karola tak, jak zapierdzielam, to zapierdzielam, a już jak mam w dupie, to już koniec, to już może się walić, trudno. Ale Ty dopiero po 5 dniach możesz zacząć się relaksować? Tak.
Przez to co robisz przez te pierwsze 5 dni? Chodzisz jak chodzę, znaczy chodzę, pilnuję, sprawdzam, oddzwaniam, odpisuję, tak trzymam wszystko, wiesz? A później to już tak wieczorkiem sprawdzę maila, wiesz. Ale ja mam podobną sytuację właśnie jak jestem z rodziną, że ja też się wtedy wyłączam. Nie jestem w stanie być cały czas dostępna i jakby w pracy, tylko po prostu mam wrażenie, że to jest mniej ważne wtedy i to się automatycznie włącza taki reset. Uważam, że to jest ekstra, bo też mi się to rzadko zdarza. Zresztą wiesz, jak to jest, jak jesteś w domu, że no zawsze kusi, żeby coś tam no oczywiście, że tak. Ale to też wynika z tego, że lubisz swoją pracę. Tak, tak, ja lubię. Jestem, mówię też tutaj, w ogóle wyjdę, że jestem hejterem, ale no śmieję się z tych, którzy mówią, moja praca to moja pasja, no bo bez przesady pasją to jest właśnie, nie wiem, podróże z mężem, gdzie możemy się nachlać i pójść spać, a pracę po prostu lubię bardzo, bo gdybym jej nie lubiła, to bym nie poświęcała jej tyle czasu, no. Wrócę do tego organizowania się, bo myślę, że skoro rozmawiam z coachem, to wypadałoby tutaj naszym słuchaczom podrzucić jakieś dobre rady na życie. Tipy. Tak. Powiedz mi, czy bez pomocy coacha możemy sami przeorganizować się, jakoś lepiej zarządzać swoim czasem? Jak myślisz? Słuchaj, my możemy wszystko robić bez pomocy coacha i jakby właśnie o to chodzi, że jak ktoś nie potrzebuje, to absolutnie nie czuje się zmuszony, że tylko i wyłącznie z coachem jest w stanie cokolwiek zmienić i zrobić, bo to jest tak samo, takie pierdzielenie za przeproszeniem, jakby sorry, ale... Ale wiesz jak jest, łatwiej jest oddać odpowiedzialność w ręce kogoś, niż samemu wziąć się do roboty. No właśnie, więc to nie, bardziej chodzi o to, że coach może być takim, wiesz, to jest jak z trenerem na siłowni, możesz pójść sama i poćwiczyć, ale jak masz trenera, to masz taką jakby myśl, że o, był ktoś przy mnie, na pewno te ćwiczenia wykonałam lepiej. Bardziej i tak samo jest z organizacją, procesowi. Dokładnie. Możesz sama planować, ale jak pójdziesz do coacha i pewne rzeczy też na głos powiesz, rozpiszesz, no to później masz takie wrażenie, że faktycznie zrobiłam to jakby tak porządniej wszystko. Ale jak twoim zdaniem można zacząć lepszą organizację czasu i walkę z taką prokrastynacją, która teraz jest tak ogromnym problemem, że ludzie po prostu odkładają, chcieliby coś zrobić, ale finalnie wiesz nie co, mają ludzie motywacji. Biorą za dużo na łeb i na przykład jak swoje obowiązki wyznaczają, to na przykład robią, nie wiem, myślą, że jednego dnia zrobią 6 rzeczy naraz, bo nie określają, ile im czasu na coś potrzeba. Więc od tego bym zaczęła. Jak będziemy wypisywać swoje takie to-do list, co jest do zrobienia i szeregowali to na dni, to zastanowić się, na co ile czasu potrzebujemy. Bo mówię, często chcemy za dużo na siebie wziąć. Mało tego, pamiętaj Karola, że to, co zaplanujesz, to jest jedno. A kolejna tajemnica dobrego planowania. Nie możesz planować wszystkiego, znaczy całego swojego czasu. Możesz planować tego czasu tak naprawdę 60%, 20% zostawić na rzeczy takie, wiesz, spontaniczne, co mogą wpaść, a kolejne 20% na nieoczekiwane. Ale też jak... Planujesz. Nie można planować na 100%. Ale jeżeli planujesz, czy pomagasz komuś coś zaplanować, czy zorganizować, to robisz czas na przerwy, czy godziny pracy. To jest ważne, żeby na przykład zacząć pracę o tej, jeżeli jesteśmy samozatrudnieni. To każdy swoje ma. Każdy ma swój moment na swoją koncentrację i na swoją wydajność. To właśnie też o to chodzi, że to jest indywidualne podejście. Nie można ludzi nauczyć planować tak sztampowo, tylko każdy ma zrobić to po swojemu. Dlatego polecam moją pierwszą książkę, czyli Wszystko zaczyna się w głowie, planuj, działaj, nie marudź, gdzie jest cały rozdział na temat planowania i gdzie tłumaczę, jak ja planuję rocznie, miesięcznie, tygodniowo, na czym polega czarna lista, na czym polegają rozpiski i że kalendarz jest to ostatnie stadium planowania. Co to jest czarna lista? No proszę kupić książkę, to się dowiesz. No to teraz powiem Ci, zagięłaś mnie. Są promocje w Empiku, ja jej nie mam. Właśnie, nie mam książki, bo mam dwie akurat Girlstock, a tej pierwszej nie mam, bo często ludzie do mnie mówią, daj mi swoją książkę, a nie rozumieją, że wydawałam ją z wydawnictwem, dostałam 7 sztuk i jakby jeżeli komuś daję, to ją po prostu też sama kupuję. Czy są osoby, które przychodzą do Ciebie, które pracują gdzieś i na przykład nie mają w ogóle, nie pytają się Ciebie o takie zawodowe rzeczy, tylko chcą lepiej zorganizować na przykład swoje życie domowo, rodzinno, ale też wyjazdowe? Słuchaj, w pracy, jak i w biznesie swoim masz pewne projekty do zrobienia. I też osoba, jakby jest różnica taka, że no może nie jest to, nie wiem, na typu, że niezależnie od tego, co zrobi, ile zarobi, o tak bym powiedziała, ale też ma projekty do wykonania, więc tak naprawdę jest to bardzo podobna praca. Tak, ale właśnie zastanawiam się, czy właśnie szukają coacha też osoby, które po prostu pracują właśnie dla kogoś i nie potrzebują tego... Oczywiście, że przecież pełno pracowników w firmach ma właśnie swojego coacha.
żeby usprawnić swoją robotę często. Pełno, i to przecież jest, teraz to jest na maksa popularne. Mi się otwiera, nowy świat. I to jest właśnie to, co robisz, kiedy masz szkolenia dla firm. Ja też mam, ja mam bardzo dużo na przykład ludzi, którzy pracują w korporacji, dostają od korporacji pieniądze na coaching i po prostu do mnie dzwonią, że hej Karolina, mamy tutaj też jakąś panią, która pracuje z innymi pracownikami, no ale ja Ciebie śledzę, czytam, oglądam i chciałabym pracować z Tobą. Jestem ciekawa właśnie w korporacjach. Korporacje też mają sporo takich, sporo uprzedzeń może związanych właśnie z tym, jak są traktowani pracownicy w korporacjach. Mówi się, że jest to wyścig szczurów, że to taka toksyczna ale wiesz atmosfera. Co, to ja, się zmienia? Ja też jestem, ja akurat jestem, Karola, ostatnią też osobą, która wiesz, tak jak dużo ludzi właśnie też pisze, że idź na swoje, pracuj na swoje nazwisko, wiesz właśnie, że tak podkreślają tą wyższość ludzi, którzy mają swoje biznesy. W życiu nie będę taka. Uważam, że jeżeli ktoś lubi korporacje, to chwała mu za to, bo wszędzie są plusy i minusy. Pewnie, i też... Bo w korporacji okej, może być, że wyścig szczurów i tak dalej, a ty myślisz, że jak jest własny biznes, to co, to nie ma wyścigu szczurów? Jest tak samo, to po pierwsze. Po drugie, w korporacji przynajmniej wiesz co miesiąc ile zarobisz, a we własnym biznesie no niestety nie wiesz, i więc we własnym biznesie jest też orka na ugorze, żeby to wszystko funkcjonowało dobrze, jakby wiesz, ludzie to się oszukują inaczej, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jak to mówią, tak? Tak, ale też mam wrażenie, że dużo się mówi o robieniu rzeczy na własną rękę, a ja im bardziej wchodzę w ten świat, tym bardziej mam takie momenty, że myślę sobie, jak cudownie byłoby dostawać pensję. No od właśnie. Kogoś to powie mi, co mam zrobić, już to zorganizował za mnie i jest pięknie i ja mogę wyjść z pracy i sobie po prostu leżeć i czytać książkę i nie myśleć o tym, że mogłabym w tym czasie coś zrobić, bo praca jest za mną. Wiesz co, ja mam bardzo dużo znajomych, którzy na przykład z korpo odeszli i poszli do tak zwanych startupów. Tak, startupy wszyscy, też są bardzo teraz i wszyscy popularne. Mi mówią jedno, że wszystko fajnie i super, ale jednak w korpo są zasady i w korpo są procesy, w korpo jest wszystko poukładane i oni w sumie za tym tęsknią. Ale czy rola coacha w korpo jest też taka, żeby była lepsza na przykład atmosfera w pracy? Czy też robicie takie integracyjne rzeczy? Też robią integracyjne i szkolenia, to co firma chce. I to też zależy głównie od menadżera, który dba o swoich pracowników, na co on wyda budżet swój. No bo to jest, myślę, do mnie to... na przykład dzwonią po prostu jakieś, wiesz, dużo jakby czy kobiet, czy mężczyzn, że mają budżet, mają tyle osób, mogą poświęcić na to tyle czasu, a chcieliby się zająć takimi, takimi i takimi tematami. Powiedz mi, bo powiedziałaś o pierwszej książce, która jest teraz enigmą i wszyscy chcą wiedzieć, czym jest Czarna Lista z natomiast druga książka, którą, słuchaj, mam u siebie w domu, ale jeszcze nie zaczęłam jej czytać, więc w ogóle wstyd. Ale jest to Girls Talk. Powiedz mi, jaka była w ogóle idea za tą, idąc za tą książką? Zrobiłaś coś innego, bo jakby nagle stałaś się dziennikarzem. Tak jak pisarką. Słuchaj, idea jest taka, że w moją pierwszą książkę nikt nie wierzył, a mianowicie jak zgłosiły się do mnie pierwsze wydawnictwo, żebym napisała książkę, bo właśnie mam ciekawą historię i tak dalej, to powiedziałam, że okej, ale moja książka musi być piękna, czyli musi być moja graficzka i moja ilustratorka Anka Halarewicz, z którą blisko żyję. No i wydawnictwo powiedział, że nie, bo się nie opłaca. I tak przez 3 lata usłyszałam od 11 wydawnictw, że nie, bo się nie opłaca. Aż w końcu poszłam... Ale że to się nie opłaca? Wydać takiej książki ładnej, bo to drogo kosztuje, a się nie sprzeda. No i moje wydawnictwo, gdzie trafiłam z polecenia, i mówię to szczerze, bo inaczej po prostu nigdy bym tej książki nie wydała, powiedziało, dobra, spoko, ale damy Ci mały nakład, bo właśnie boimy się, że się nie sprzeda. No i sprzedało się 20 razy więcej tej książki, czyli ponad 20 tysięcy. No i okazało się, że jest hitem, a i w ogóle bestsellerem, a ja jestem, w ogóle załatwiłam taką promocję, że się w pale nie mieści, za przeproszeniem. No i co? I wydawnictwo oczywiście na fali sukcesu mówi, pisz kolejną, gdzie ja mówię, że no jakby sorry, ale tu zaznaczam, moje książki nie są absolutnie żadnymi poradnikami ani przewodnikami motywacyjnymi, tylko to są jakby zbiór różnych moich historii i tego, jak zaczynałam, co robiłam. No i powiedziałam, że muszę coś przeżyć, zanim napiszę drugą część. I siedząc na kawie z Paulą Klepacz, która ma swój portal Girls Room, która zajmuje się seksualnością, która wydała ostatnio Cipko Notes w ogóle i która walczy z różnymi stereotypami i tak dalej, jest naprawdę mega feministką, działaczką społeczną i tak dalej, z którą też na niektóre rzeczy bardzo się nie zgadzamy, ale zawsze potrafiłyśmy rozmawiać, zawsze, i argumentować nasze poglądy, i z którą miałam przyjemność
mieć parę rozmów i to, jak ona spisywała rozmowy, to był majstersztyk. Siedząc z nią powiedziałam, ty Paula, chodź siekniemy książkę. I pomysł na tytuł ekspertów, tematy, nie wiem, 10 minut? No i w 2 miesiące powstało Girls Talk. A później wydawnictwo się z nami spotkało, no i właśnie powiedziało, co ma zrobić, żebym wydała z nimi drugą część Wszystko zaczyna się w głowie. No i ja powiedziałam, że mają wydać Pauli Cipko Notes. Byli przerażeni, ale wydali. Cipko Notes jest, a ja jestem jego matką chrzestną. No, stawiasz warunki. Tak, a ja napisałam drugą część, która będzie 16 października, a że moim marzeniem był kalendarz, no to wydają jeszcze mi kalendarz, więc wiesz. Ale jak to się stało, że stwierdziłyście, że będziecie rozmawiać z kobietami i właśnie, że wybrałyście te tematy? To jest to jakaś Twoja inna misja, coś innego, co chcesz też pokazać światu? To, że gadałyśmy z kobietami, nie wiem, jakoś to tak wyszło, bo Paula jest też bardzo taka prokobieca. Tematy, mówię Ci, to wszystko w 10 minut był taki spontan po prostu, że to nam pasuje, ale powiem Ci, że widzimy się jutro i będziemy gadać o drugiej części Girls Talk, ale już to nie będą rozmowy z kobietami i już chcemy trochę odejść od kobiet, bo jest ich dużo i fajnie, ale chcemy iść nowym nurtem i wymyślić coś nowego. Tak, możemy o tym chwilę pogadać, wiesz, bo super, że Girls Talk i jakby feminizm zarąbiście. Ale nie wiem, czy też masz takie przemyślenia czasami, za że... Za dużo kobiet o tak, kobietach. Tak, że kobiety z kobietami, siła dla kobiet, ale kurczę, czemu nie ludzie z ludźmi? Dlatego o tym pogadamy, jak z Paulą wydamy drugą część, bo na pewno będzie to fajny temat. Ale też właśnie zgadzasz się z tym, że idziemy za bardzo w kierunku kobiety z kobietami? Oczywiście. No tak, a tu u Ciebie wszystko jest różowe, seks zaczyna się w głowie, gdzie tutaj miejsce dla faceta? Słuchaj, nie, no bo moją grupą docelową są kobiety, tylko to nie znaczy, że ja, jakby inaczej, moją grupą docelową są kobiety, dlatego to jest wszystko takie ładne i w ogóle, ale ja absolutnie nie jestem z tych, co wiesz, neguje mężczyzn albo jakby nie docenia mężczyzn, o tak. Ale nigdy myślisz, nie będę, też... wiesz, chodź mówić, że faceci to dupki w ogóle nic nie wiedzą, bo tak nie jest. Ale masz wśród swoich, nie wiem, obserwatorów czy klientów też facetów? Oczywiście, nawet obserwatorów to na pewno mam o wiele więcej kobiet, ale klientów mam facetów oczywiście, bo im się na przykład bardzo podoba mój styl tego, jak pracuję i jak działam, więc jakby poza tym ja lubię facetów, zawsze miałam w ogóle więcej kolegów niż koleżanek. Więc też umiem się z facetami dogadać dobrze. Jak to się stało w ogóle, że zrobiłaś tak ostatnio głośno na Twój temat? Jakby mam wrażenie, że tyle, tak w tak krótkim czasie, jakby tyle osiągnęłaś, masz tyle publikacji i jakby też Twój profil na Instagramie bardzo rośnie. Czy był jakiś taki moment przełomowy, że nagle powiedziałaś, jestem, wkraczam? Czy to ostatnio byłam tydzień na Majorce z Zosią Zborowską i zasięgi mi skoczyły chyba 20-krotnie. Więc taki wiesz, tip dla wszystkich jeździcie z Zosią Zborowską. Nie, ale tak też, no to słuchaj, no zaczęła się moja współpraca z Glamurem, gdzie piszę co miesiąc felietony, przejęłam zakładkę coaching, teraz zostałam nominowana w ogóle do Kobiety Roku Glamour. Brawo, gratulacje. Dziękuję. A publikacje, wiesz co... Też to opisuję w mojej trzeciej książce, bo ja w ogóle, tak jak gadamy sobie szczerze, ja nie ukrywam wielu rzeczy, tak jak nie wiem, że tak pomogli mi rodzice na początku, miałam dobry start, nie jestem z biednej rodziny i jakby miałam dobrze w życiu, ale i dlatego może to, co mam, bym osiągnęła, ale później, bo musiałabym sama na to zarobić. Ale też umiejętnie wykorzystałaś swoją szansę. Oczywiście, bo ja też uważam, że jak ktoś to piętnuje, jest debilem, bo jakby jest bardzo dużo osób, które po prostu by nie umiały tego wykorzystać, a to wykorzystuję i pracuję i robię, dlatego wiesz, to jest jak czepianie się Anny Lewandowskiej, tak, że nazwisko męża, tak, właśnie, no to mogłaby leżeć. Ale pomyślałam o tym samym na przykład w kontekście Kasi Tusk, tak, że no mogłaby leżeć, nic nie robić. Zarzucają osobom ze znanym nazwiskiem, tak, że się wybiły na nazwisku, ale sobie myślę, kurczę, no to dobrze dla nich, po pierwsze, tak? No tak. Czyli mają to nazwisko, to co ma zmienić tożsamość po to, żeby zacząć od zera, żeby udowodnić światu, że zaczęło od zera, kurczę. No ale tak jak mówię, Ania Lewandowska, ona naprawdę nie musiałaby nic robić. Ona, jej dzieci, wnuki i prawnuki. To tak, a służyła imperium. Dokładnie. No jakby o to chodzi. Więc takie wiesz, pieprzenie w ogóle weź. Więc u mnie z kolei jest tak, że ja jestem bardzo relacyjna i mam dobre, i to właśnie to, co opisałam, mam dobre kontakty, na które ciężko odpracuję. Bardziej chodzi mi w tym kontekście, że jak
z kimś, kogoś o coś proszę, to ta druga osoba zawsze wie, że może też na mnie liczyć w drugą stronę, więc ja też to nie jest tak, że robię sobie znajomości, ale one nie są niczym pokryte, bo ja wykorzystuję ludzi. Nie, to zawsze idzie też w dwie strony i też to, co robię, pokazuje ludziom, że są w stanie mi zaufać i pewne rzeczy też powierzyć. No a jeżeli chodzi o te też publikacje i tak dalej, mam dobre o tyle układy z dziennikarkami, bo wszystko jest, wiesz, szybko odpowiedziane, zautoryzowane i tak dalej. Nie wiem, no, jestem dobra do współpracy, o tak bym powiedziała. I też nie owijasz bawełnę, jeżeli coś Ci się nie podoba, to o tym mówisz. Tak, i Karola, to pamiętaj, też jest tak, że jedni mnie lubią, a drudzy inaczej. Mnie ludzie albo uwielbiali, albo nienawidzili. Nigdy mi nikt nie powiedział, że coś zrobiłam spoko lub fajnie. Mhm. Albo jest do dupy i beznadziejnie, albo jest super ekstra. I tak samo jest z ludźmi. Jak ktoś ze mną albo wchodzi w jakąś współpracę, to jest super ekstra, świetnie i wiesz, albo po prostu nie chce i mnie obraża. No to jest na takiej zasadzie. Ale spotkałaś się z takim, z hejtem w internecie? Znaczy najwięcej hejtu mam, no bo tak, do coachingu się nikt nie przywali, do tego, że jestem nie... Może nie będę mówić tego brzydkiego słowa, ale że nie mam faceta, no to też się nikt nie przywali, bo mam super ekstra fajnego i przystojnego męża, mam fajną rodzinę, no nie wiem, żyję sobie super, więc jedyne, co się mogło do mnie przywalić, to mi piszą, że skoro jestem coachem, to dlaczego jestem grubasem. To jest taki jedyny. Tak, to jest jedyny hejt, a ostatnio, że jestem z Białegostoku. Więc czyli czytaj, to są takie pierdoły i to jest jedyny hejt w internecie. A jeżeli chodzi o moje jakieś poglądy i tak dalej, no to dopiero ostatnio dałam takiego posta na Instagramie, bo była sytuacja, że właśnie opisywałam to, jak jestem na tej Majorce i mimo wszystko mam przy sobie właśnie ten telefon, bo tam akurat mam 6 dni, więc nie zdążyłam tak odpocząć. Tylko jeden dzień miałam. Tak, ale codziennie miałam karteczkę, co trzeba zrobić, odpowiadałam na maile, nawet koleżanka mnie zapytała, czy ja umiem odpoczywać. Powiedziałam jej, że w sumie to nie, no bo ja muszę mieć pod kontrolą. Na wakacje, tak, więc. Dokładnie, na wakacjach. No i jakaś właśnie dziewczyna tam napisała, ja napisałam całego takiego posta, że trzeba dbać o swoje, nawet na urlopach, no niestety, tak wygląda własny biznes. I jakaś dziewczyna napisała, że jakbym czytała o sobie i ja odpisałam jej, że no tak, bo właśnie no na dlatego nigdy nie będę to, co powiedziałam, negować korporacji, bo tam przynajmniej mogłam wyłączyć telefon i tak dalej. Na co dziewczyna, co się okazało później, znaczy ją sprawdziłam, że to jest dziewczyna, która jest z Białegostoku, jest z mojego osiedla, chodziłyśmy razem do podstawówki, miałyśmy wspólne koleżanki, ją kojarzę. Zaczęła mi pisać coś w stylu, że skoro jestem takim ekspertem, co jeszcze zaznaczyła w cudzysłowie, to powinnam się wypowiadać na tematy, na których się właśnie znam, o czym non-stop tak gadam, bo na temat korporacji to chyba nic nie wiem, jeżeli chodzi o urlopowanie i tak dalej. No co ja jej grzecznie odpisałam, że no tak, ale pracowałam w korporacji i po prostu wiem, że mogłam wyłączyć wtedy telefon. To, i ona mi odpisała, to na wysokim stanowisku musiałaś pracować. Okay. I ja jej odpisałam, że staje się niemiła i wiem, kim jest, więc też nie rozumiem, skąd taki ten poziom agresji od razu. No co ona, że nie pisała tego anonimowo, ale jak widać, mi zawsze trzeba słodzić. No i wtedy powiedziałam o tym Zosi Zborowskiej, jakby, bo leżałyśmy obok siebie na plaży, że stara, jak to jest, że ludzie są po prostu tacy, jakby nie wiem, agresywni i w ogóle mają, jakby tak piszą. No i wtedy Zosia mi powiedziała mądrą rzecz, żeby takie osoby automatycznie blokować. Ja mówię do niej, no tak, ale blokować od razu, i Zośka powiedziała tak, to tak jak mówię, twój Instagram to jest jak twoja impreza. Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie do domu na imprezę i mówi ci od razu, to jest do dupy, to jest beznadziejne, to po prostu go wypraszasz. I dlatego zaczęłam teraz, jak coś tak takiego widzę, automatycznie to blokuję i mam w dupie. No i dobrze. Ja w sumie jeszcze nikogo nie blokowałam, ale mam też zasadę... Ale to masz już inspirację. Mam dobry tip, że Instagram to moja impreza i bardzo mi się to podoba. To po pierwsze. A po drugie, ja po prostu nie wchodzę w ogóle zwyczaj w dyskusję. I to jest taka moja zasada, że też mam wrażenie, że taka negatywne treści, negatywne wiadomości, to osoby karmią się Twoją uwagą i to o to chodzi, tak, żeby Cię sprowokować. Ja też głupia, bo odpisywałam, Zośka mówi przestań, w ogóle odczep się, nie, jakby od tej baby. No ale szczególnie wiesz, że kojarzyłaś z dziewczyną, więc to takie trochę tak, było niesmaczne. Tak, bo mnie to zabolało, bo gdyby to pisała jakaś, nie wiem... Kasia Kowalska, to miałabym to w ogóle gdzieś. A tutaj kojarzyłam laskę, którą jak też sprawdziłam ją na LinkedInie specjalnie, jest mega wyspecjalizowaną osobą. Więc miałam takie, what? To też jest, łączy się, Karola, z tym, że wszyscy mówią olej. I że ja olewam, nie czytam. Wiesz, zawsze to wpływa. To tak, no. Nie jest. Wiesz, jestem najlepszym przykładem na to, że na 100 pozytywnych komentarzy zobaczę jeden negatywny i zadzwonię do mojej mamy i opowiadając o moim dniu, powiem jej, co było w tym komentarzu, a nie powiem, że było
tysiąc pięćset tych dobrych. Ale to jest tak jak z moją pierwszą książką. Ja piszę tak, jak mówię, więc dlatego się śmieję, że no, pisarką nie jestem i korektorzy ze mną mają skaranie boskie, bo jeszcze muszą zachować mój cudowny polot, a dokładnie, a muszą to wszystko sprawdzać, bo ja szybciej w ogóle piszę jeszcze niż mówię. I tam, no i bardzo dużo było opinii i zobacz, jak ja gadam, bardzo dużo, pewnie parę na właśnie 100, że moja książka to w ogóle jest tym ograniczona umysłowo, wulgarna i tak dalej, nie? I oczywiście tak jak mówię, super się sprzedała, wszystko fajnie, genialnie. Nie, ja będę się przejmować, bo tam ktoś to powiedział. I przyszła do mnie klientka raz i pytam się, jak do mnie trafiłaś? I ona mówi, że no bo koleżanka kupiła twoją książkę i powiedziała, że jest beznadziejna do dupy i specjalnie dała ci jedynkę na Empiku. Ja mówię, okej, to dlaczego do mnie przyszłaś? Na co ona, że no bo nie lubię się sugerować właśnie opiniami innych i chciałam sprawdzić. Mówię, spoko. No i mówi do mnie na drugiej właśnie sesji, że wiesz co Karolina, ja ci powiem, czemu ta dziewczyna tak się zachowała. Ja mówię, dlaczego? A ona, bo to jest laska, która non stop jęczy, nic nie robi. I jak jeszcze zobaczyła, że tobie się udało, to prowokuje. To po prostu nienawidzi cię od razu. No niestety, ale właśnie myślę, że to, że mimo wszystko bierzesz to trochę do siebie, to jest taki dobry znak, znaczy, że masz w sobie dużo też takiej pokory. Jeszcze jestem ludzka. Tak, że nie ma wody, stado nie żartuje, ale ja myślę, że to jest dobrze, bo to zawsze nas gdzieś daje nam taki moment na autorefleksję, dopóki nie zaczynamy siebie nienawidzieć za to, że popełniliśmy jakiś błąd w czyimś mniemaniu, to jest okej, bo to każdy zawsze popełnia. Tak, bo zawsze wtedy zastanowisz się dwa razy, czy rzeczywiście to, co zrobiłam, było dobre i nieraz jakaś taka krytyka może da nam do myślenia, ale jednak mimo wszystko warto doceniać tych wszystkich ludzi, którzy nas codziennie wspierają, bo to jest niesamowite, szczególnie właśnie w dobie mediów społecznościowych. Ale już zmieniając temat, teraz może coś bardziej przyjemnego, czyli powiedz mi trochę o tym Bali, bo ty od dawna robisz wyjazdy. No, w tym roku już jest piąty raz. I w ogóle skąd przyszło ci to do głowy? Jak to się może nie tyle sprzedało, co w jaki sposób przekonałaś ludzi do takiego rodzaju spędzania czasu? Czy to są wakacje, czy to jest praca? Jak to wygląda? Powiem ci, że nie wiem. Tu akurat nie wiem, w czym tkwi sekret. Naprawdę nie wiem, bo ogólnie same wyjazdy są zajebiste i to jest kolejna rzecz, na przykład po książce, w którą, bo cokolwiek, czegokolwiek Karola nie robię, to... Zamienia się w złoto. Nie, gorzej. Czegokolwiek nie robię, to na początku nikt w co nie wierzy. Jak było z książką, nie wierzyli. Jak robię jakieś inne rzeczy, nie uda się. Jak mówię, że będę robić Bali, za drogie, nie uda się, nie? A było to tak, że po prostu współorganizatorka, czyli Karolina, z którą to robię, była moją... Kolejna genialna istota. Karolina, tak. Ona była moją klientką. I po procesie zakończonym powiedziała, że tak mnie bardzo polubiła, że chciałaby dalej być ze mną w kontakcie, więc jeżeli, nie wiem, może za mną nosić teczkę, to jest w gotowości. I ja jej wtedy powiedziałam, dobra stara, no to jak chcesz mi pomóc, a ty jesteś dobra właśnie w organizacji i tak dalej. Ona też swojego czasu zajmowała się właśnie taką organizacją szkoleń, więc jakby miała te umiejętności. Mówię do niej, ja bym chciała robić takie właśnie warsztaty gdzieś daleko, w ładnym miejscu. No i ona znalazła Hanię i Adama, z którymi dziś już jesteśmy bardzo, wiesz, zaprzyjaźnieni. Hania i Adam są ludzie, którzy od kilkunastu lat mieszkają na Bali, mają swoje biuro podróży. Oni nam załatwiają wszystko na tip-top, więc te wyjazdy to nie są te wyjazdy nie są właśnie takimi wyjazdami, że jedziemy razem grupą, razem jemy, chodzimy i tak dalej. Absolutnie nie. Te wyjazdy polegają na tym, że są bardzo ekskluzywne. Czyli lecimy albo Emiratami, albo Katarem. Śpimy w 5-6-gwiazdkowych hotelach, zawsze mamy dwie miejscówki, wszystkie transfery i tak dalej. Są tak naprawdę dwa razy warsztaty. Jeden warsztat ze mną, 3-godzinny, drugi warsztat z Karoliną. A tak ludzie mogą bardziej indywidualnie do nas podchodzić i rozmawiać. Plus jest pełno wycieczek, nawet do Australii czy na Komodo. I wcześniej właśnie trwają, tak jak mówię, że teraz w wakacje wszystko dopieszczamy, całą organizację i tak dalej, to na pierwszej kolacji każdy dostaje harmonogram, kiedy jest jaka wycieczka, kiedy warsztat, kiedy do nas można, znaczy zawsze można, ale że można podejść. I ja niektórych nawet nie widuję, bo chodzi o to, że każdy ma swoją przestrzeń i robi sobie co chce. Ale przez to, że jest to też luksusowe, no może nie aż tak, że nie wiadomo jak, nie wiem, no... że nikogo na to nie stać, absolutnie, ale jest to dosyć drogie, no bo kosztuje to około 10 tysięcy. Jak długi jest taki wyjazd? 13 dni, praktycznie 2 tygodnie. I powiem ci, że ja, no stara, ja w tym roku 30 miejsc sprzedałam.
Więc ja jestem zszokowana. I na przykład i to jest jeden wyjazd, jeden turnus? Dwa turnusy. Okay. I ja Ci powiem, że nie wiem w czym, znaczy inaczej, tu kokieteryjnie powiem, że nie wiem na czym, w czym tkwi sekret, ale sekret tkwi w tym, że ja po prostu ci ludzie, którzy ze mną jadą, to ja gdzieś ich poznałam, rozmawiałam, oni czytali moje książki, więc po prostu mnie chyba lubią, no. Chcą po prostu spędzić z tą czas. Chyba tak, ale za 10 koła? Dobrze wyceniłaś swoją pracę. A z drugiej strony powiem Ci, że... Ale wiesz co, z drugiej strony powiem Ci, że z nami naprawdę to jest tak na tip-top zorganizowane, że jak ktoś by w te miejsca, co my chciał polecić sam, no to by zapłacił max na przykład 1,5 tysiąca mniej. Mhm. A jednak ma nas, ma grupę, więc ma te warsztaty, więc z drugiej strony nie jest tak źle. Ale to jest tak, że kiedy jest ten czas wolny, ktoś może do Ciebie podejść ze swoim... Tak. Biznesem i powiedzieć, słuchaj... Tak, i ja z nim siadam i nie robię. Ekstra. I kto zazwyczaj, jakie to są osoby, które jeżdżą z Wami? W jakim wieku? Od 28 do 50. Nieźle. Więc... Ale samemu ludzie też jeżdżą, czy zazwyczaj w parach, w grupkach? Też w parach. Nawet w tym roku jedzie para, dwójka dzieci. Nawet jedzie... w sumie mogę mówić, jedzie Olga Frycz ze swoją córeczką. No dobra, robisz Bali i to chyba będziesz robiła jak najdłużej, bo widzę, że lubisz ten sposób spędzania czasu. Lubię, ale jak się pojawi małe bobo u nas, no to na pewno trzeba będzie zrobić przerwę. A chociaż czy są takie plany? Są takie plany, a moi rodzice z kolei, znaczy jeszcze nie ma go, ale są plany, a moi rodzice, którzy byli na majówkę w tym roku ze mną na Bali, powiedzieli, że tak im się podoba, że oni będą latać ze mną już cały czas i będą pilnować tego bobo. No to już masz problem. Więc już mam problem z głowy, tylko kwestia jest taka, że gdybym na przykład jakoś niebawem nam by się udało, to wiadomo, może się udać zaraz, za pół roku, albo w ogóle się nie uda i trzeba będzie kombinować. Ale gdyby się udało, to powiem Ci, że patrzę, że wolała, że jakby jak będzie miało na przykład takie bobo 4 miesiące, to też go zabiorę, bo pełno ludzi widzę, jak podróżuję z dziećmi i wolę takie niż co chodzi. Ale jak będziesz organizować się zawodowo, na przykład w ciąży czy z małym dzieckiem? Myślałaś o tym? Czy czasami Cię to stresuje, czy w ogóle nie wybiegasz? Nie, jakby tak, powiem Ci tak. Będzie co będzie, no. Mogę leżeć całą ciążę. Jak będę leżeć, to nie jest źle, bo mogę mieć wtedy telefon i komputer. Jakby spoko. Jak będzie dobrze, to będę sobie łazić. To w sumie to. A jak będzie dziecko, no co, no. Pierwsze 2 miesiące dam sobie na pewno spokój, a później już mam zamówione, że moja teściowa będzie tutaj przychodzić, więc... Tak samo, nie muszę wychodzić z domu na całe dnie, ale będę ogarniać, co mam ogarniać, no bo będę matką na swoim. Więc no znowu, wolałabym pracować w korpo i rok odpocząć. Znaczy, przepraszam wszystkie matki, nie odpocząć, tylko odpocząć od roboty na koszt dziecka. Ale abstrahując od dziecka, to oprócz tych wszystkich projektów, które teraz robisz, o których mówisz, jest coś, co jeszcze tak chodzi Ci po głowie, co chciałabyś zrealizować zawodowego, czego jeszcze nie robiłaś? No na razie zobaczymy, jak pójdzie ten YouTube podcast, więc mam nadzieję, że spotkamy się u mnie. Nie wiem, o czym pogadamy, bo już tutaj po prostu... no to YouTube podcast, co dalej? No i nie wiem, są może jakieś... wiesz, co Ci powiem? Teraz może nie mam w głowie, ale wiesz, będę szła ulicą i nagle mi coś wpadnie. Ja mam tak, że to musi być, wiesz... Musi kliknąć, no. Ale jesteś naprawdę takim człowiekiem spontanem. I to jest super, bo nie analizujesz za bardzo, tylko z dnia na dzień tak. Ustawiasz sobie takie proste... nie wiem, czy są proste, też nie chcę tutaj zmyślać. Ale masz swoje cele, wiesz, co robisz i nie zastanawiasz się, co będzie za 5 lat i nie wpadasz w panikę. Więc jesteś dobrym przykładem tego, że poukładałaś sobie w głowie, zorganizowałaś sobie to wszystko. Także już kończąc naszą rozmowę, chciałam zapytać się Ciebie, gdzie Ciebie można znaleźć, jak się można z Tobą skontaktować i jakby jakie usługi masz, jakimi usługami dysponujesz u siebie na swoich platformach? Słuchaj, no to tak, najlepiej mnie znaleźć na Instagramie po prostu, sexy zaczyna się w głowie, no bo zawsze tam odpowiadam, Boże, Karolina, wszystko odpowiadam, jak czy ktoś napisze na Instagramie sexy zaczyna się w głowie, czy na fanpage'u Karolina Cwalina wszystko zaczyna się w głowie, czy napisze do mnie na maila, który jest na stronie karolinacwalina.pl, ja zawsze odpowiem. To, co proponuję, to sesje indywidualne, różne szkolenia, udział w eventach, Bali, oglądanie mojego YouTube'a oraz podcastów, no i książki, a zaraz kalendarz.
No to w takim razie ja Tobie dziękuję za rozmowę i życzę Ci wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za różne plany, nawet te bardziej osobiste. Wierzę, że sobie ze wszystkim się nie poradzisz. I do zobaczenia na YouTubie. No dokładnie, już mam pierwszego gościa. No do usłyszenia, pa pa. Pa pa. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Wierzę w to, że dał on Wam dużego kopa do działania i była to spora dawka motywacji. Tak jak zawsze przypominam, że mojego podcastu możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, czy też na Waszych iPhone'ach w aplikacji podcasty, będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi opinię. Wychodzę z założenia, że jeżeli mi się coś podoba, to chcę dzielić się tym z innymi, więc jeżeli zostawicie odpowiednią, w zależności od Waszego uznania, ilość gwiazdek, napiszecie kilka słów opinii, to podcast będzie bardziej promowany i trafi do szerszego grona odbiorców. Zaś jeśli słuchacie mnie na Spotify, tam możecie zaobserwować podcast, ewentualnie pobrać go na swój telefon, na swoje urządzenie. Na YouTubie jest możliwość subskrypcji kanału, dania symbolicznej łapki w górę oraz zostawienia komentarza pod każdym odcinkiem. Bardzo lubię czytać Wasze opinie i dyskutować z Wami na tematy, które poruszam w podcastach. A jeżeli chcecie mieć większy wpływ na to, kto pojawia się w podcaście lub też jakie zadawane są mu pytania, to zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, ale również na mojego bardziej generalnego, ogólnego Instagrama Karolina Sobańska. Często daję Wam możliwość ingerowania w to, co dzieje się w programie. Przypominam jeszcze raz na sam koniec, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 na dobry początek nowego tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia za tydzień.